Dzień dobry Państwu. Dzisiaj bardzo wielu ludzi, nauczycieli, kaznodziejów, księży, pastorów i wielu innych naucza o uzdrawianiu. I wynika z tego nauczania, że uzdrowienie powinno być doświadczeniem powszechnym dla wszystkich. Że jakby Pan Bóg miał rzekomo obowiązek uzdrowić wszystkich ludzi i uczynić ich szczęśliwymi. A co o tym mówi samo Pismo Święte? Dzisiaj pochylimy się właśnie nad tym kolejnym fragmentem. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? W ostatnim odcinku czytaliśmy końcówkę 4 rozdziału Ewangelii Jana o uzdrowieniu urzędnika królewskiego. A dziś rozpoczynamy rozdział 5, znowu o uzdrowieniu. Po tych dniach było święto żydowskie i wstąpił Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 portyków. W nich leżała wielka rzesza chorych, ślepych, chromych i sparaliżowanych, którzy oczekiwali na poruszenie wody. Albowiem anioł o pewnym czasie zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Pierwszy więc, kto wstąpił po poruszeniu wody, stawał się zdrowy, jakąkolwiek chorobą był złożony. A był tam pewien człowiek chorujący od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już przez długi czas czeka, powiedział do niego: czy chcesz stać się zdrowy? Chory odpowiedział mu: Panie, nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona, a gdy ja idę, inny przede mną wstępuje. Jezus powiedział mu: wstań, weź swoje łoże, posłanie i chodź. I natychmiast stał się zdrowy ten człowiek i wziął swoje posłanie i chodził. A tego dnia był szabat, więc mówili Żydzi do uzdrowionego: jest szabat, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im: ten, który uczynił mnie zdrowym, powiedział mi: weź swoje posłanie i chodź. I pytali go: kim jest ten człowiek, który ci powiedział: weź swoje posłanie i chodź? A ten, który został uzdrowiony, nie wiedział, kto to jest, gdyż Jezus oddalił się od tłumu będącego na tym miejscu. Po tym znalazł go Jezus w świątyni i powiedział do niego: oto stałeś się zdrowy, już więcej nie grzesz, aby nie stało ci się coś gorszego. I odszedł ów człowiek i oznajmił Żydom, że był to Jezus, który uczynił go zdrowym. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i dążyli do tego, żeby go zabić, bo uczynił to w szabat. Tak, no i widzimy tutaj z tego fragmentu, że Jezus nie unikał świąt żydowskich w pierwszym zdaniu. Po prostu wpisywał się w tradycję religii mojżeszowej, czy judaistycznej, judaizmu, no i bywał na tych świętach. No, on nie bywał tam chyba po to, żeby po prostu tylko świętować, ale wykorzystywał okazję do tego, żeby przynosić ludziom dobrą wiadomość, dobrą nowinę, Ewangelię po prostu i nauczać. Więc nie chodziło o święto dla święta, tylko o to, żeby wykorzystać okazję do tego, że przychodzą ludzie, którzy no może i chętnie posłuchają w takich okolicznościach nauczania Jezusa. I dlatego Jezus nie unikał takich świąt tradycyjnych, żydowskich. W drugim zdaniu mamy napisane, że przy owczej bramie była sadzawka, zwana Betesda. No, w tłumaczeniu na język polski to jest dom miłosierdzia. No i jak za chwilę się przekonamy z dalszego tekstu, rzeczywiście tam miało to wiele do miłosierdzia, ponieważ no tam ci bardzo ciężko chorzy, chromi, trędowaci nie, ale bo tam nie mogli przebywać trędowaci, ale jacyś ślepi, czy jacyś głusi, czy jeszcze coś, bywali tam uzdrawiani. A więc można powiedzieć, że ma to wiele wspólnego z miłosierdziem. Nie wiem, dlaczego się tak nazywała, no ale w każdym razie zaraz obok była świątynia, niedaleko tej sadzawki, a wchodziło się przez bramę owczą do Jerozolimy. No i zaraz była sadzawka i dalej świątynia.
tą bramą owczą wprowadzano owce, dlatego właśnie się tak nazywała. Te owce wprowadzano po prostu dlatego, że w świątyni owce poświęcano Bogu. No, były one ofiarą. Po prostu na ofiary taki był system ofiarniczy, więc właśnie tą bramą wprowadzano. Dlaczego tam była sadzawka? No, prawdopodobnie niektórzy teologowie, znawcy tematu twierdzą, że no, tam w tej sadzawce obmywano od razu te owce, które wprowadzano bramą, po to, żeby one mogły być złożone na ofiary w świątyni, a ofiara według wymogów żydowskich religii mojżeszowej musiała być czysta. Ofiara musiała być czysta, ofiara musiała być bez skazy żadnej, no, po prostu idealna. No, nie mogła być to jakaś owca chroma, czy jakaś tam kulawa, czy jeszcze coś. Musiała być czysta i taka no, idealna, doskonała. No, to odniesienie tej doskonałości miało symbolizować ofiarę Jezusa, nie? To odnosiło się właśnie do ofiary Jezusa. Jezus był tą ofiarą doskonałą, tą Bożą owieczką, która została złożona na ofiarę i był bez grzechu, a więc bez żadnej skazy, bez żadnego brudu. Jezus był całkowicie czysty i został złożony na ofiarę. Ponieważ gdyby był brudny, gdyby był grzeszny, no to umarłby za własne grzechy, tak naucza Słowo Boże. Karą za grzech jest śmierć. Ponieważ on był czysty, bez skazy, bez grzechu, umarł za nasze grzechy. Dlatego ta symbolika tutaj ma znaczenie i być może, że właśnie dlatego też te owce w tej sadzawce właśnie tam oczyszczano. Z brudu fizycznego oczywiście, ale to jest cały czas symbolika pewna. Niektórzy w ogóle powątpiewają, czy istniała taka sadzawka. Tak powątpiewano przynajmniej do XIX wieku, bo w połowie XIX wieku odkrycia archeologiczne, tam Francuzi przeprowadzali badania archeologiczne i te wykopaliska wykazały, no, dokopali się po prostu do tej właśnie sadzawki. Była tam taka sadzawka. To nie była taka sadzawka, jak niektórzy sobie wyobrażają, na przykład fontanna gdzieś tam na rynku, w mieście czy gdzieś, gdzie zazwyczaj ta fontanna ma kilka metrów najwyżej długości czy szerokości. Ta sadzawka miała około 50 metrów wymiarów takich, szerokość czy długość. To była ogromna sadzawka. No, dlaczego takie sadzawki tam były? No, skoro tam był system ofiarniczy, trzeba było te owce obmywać, ale też sadzawki, bo to nie jedyna sadzawka w Jerozolimie, jest jeszcze sadzawka Siloe. One były prawdopodobnie budowane w starożytności na wypadek obrony miasta, czyli miały taki cel strategiczno-militarny, kiedy miasto było oblegane, bramy zamknięte, no, trzeba było przetrwać w tym mieście, no i najważniejsza była woda, no bo jedzenie było, no można było te owce spożywać, czy jakieś zgromadzone zapasy zboża, no ale ważne było, żeby mieć też wodę, więc to były zbiorniki, rezerwuary też wody w razie oblężenia, no i, ale na czas pokoju, no to spełniało taką rolę. No i tutaj mamy też opis o tym, jak to anioł poruszał tą wodę i wtedy ci, którzy pierwsi wskoczyli tam, zostali uzdrowieni. Tu również pojawiły się głosy powątpiewania, czy to jest w ogóle historia prawdziwa, czy to nie jest czasami taka trochę mitologia religijna, że ci ludzie wierzyli no, w coś, co po prostu nie miało miejsca. Nie było takich uzdrowień. Może ta woda się poruszała, no ale nie pod wpływem jakiegoś anioła, tylko na przykład no, były tam jakieś źródła termalne, czy jeszcze inne jakieś zjawisko geologiczne, ta woda bulkała, tam jakieś unosiły się pęcherze powietrza, czy coś, no i tak to wyglądało, a ci ludzie no, wierzyli w to, jak to w starożytności, że to ich uzdrawia, czy to może uzdrowić. No, jest to koncepcja raczej moim zdaniem niezbyt prawdziwa i niezbyt logiczna. Bo jeśli wierzymy, bo taka koncepcja w ogóle unieważniałaby w zasadzie całe Słowo Boże. No bo jeżeli przyjmiemy, że Bóg jest Bogiem cudów, potrafi czynić cuda
I czytamy w Starym Testamencie, że nieraz uzdrawiał i znajdziemy wiele fragmentów o uzdrowieniach, nawet o wskrzeszeniu syna wdowy, ubogiej wdowy z Sarepty Sydońskiej. Eliasz wiele cudów czynił, niesamowitych. Bóg z mocą działał, skoro Bóg potrafił, wychodząc z ludem Bożym z Egiptu, kiedy go wyprowadzał, roztąpić morze nawet, Morze Czerwone się roztąpiło, no to skoro Bóg potrafił takie rzeczy robić, no to dlaczego nie miałby posłać jakiegoś anioła, który poruszał wodą w sadzawce i uzdrawiał tych ludzi wtedy, kiedy trzeba. Dlaczego to miałoby być mitem, a tamto nie? No jeśli wierzymy, że tamto było prawdą, to dlaczego nie mielibyśmy wierzyć, że i to było prawdą? Poza tym, gdyby ci ludzie wierzyli tak irracjonalnie, jak to było na przykład w Polsce w latach 90., kiedy po parafiach rozsyłani jeździli jacyś uzdrowiciele, bioenergoterapeuci, którzy tam jakimiś cudownymi mocami, nie wiadomo z jakiego źródła, jakimi kosmicznymi chyba mocami, uzdrawiali rzekomo ludzi i przez całe lata 90. się to działo legalnie w parafiach. Księża, proboszcze ich tam wpuszczali i nawet reklamowali czasami z ambony, że przyjeżdża jakiś tam Harris czy inny Kaszpirowski, choć Kaszpirowski przez telewizor uzdrawiał. To jest jeszcze inna historia. Bardziej zaawansowany był. No i skoro tacy ludzie przyjeżdżali i tłumy przychodziły po to uzdrowienie, choć wiadomo było, no później to wyszło, że to raczej nie są uzdrowienia, tylko to są oszuści, którzy po prostu robią na tym duże pieniądze. Bo za zdrowie ludzie są gotowi zapłacić każde pieniądze. Więc myślę, że to samo byłoby z tą sadzawką. No, gdyby się okazało, że oni wierzą w jakieś irracjonalne baśnie, no to przecież ten pomysł czy ta idea szybko by upadła. W każdym razie wygląda na to, że to nie jest baśń religijna, tylko rzeczywiście taka historia jest tutaj opisana, jak było w rzeczywistości, na faktach. No i widzimy, że tam ta wielka rzesza chorych. Byli tam ślepi, chromi, sparaliżowani, którzy oczekiwali na poruszenie się tej wody. Jest tu napisane, że ta woda przez tego anioła była poruszana o pewnym czasie. No, w różnych tłumaczeniach jest różnie, ale co jakiś czas, albo co pewien czas. Ja kiedyś myślałem, że to jest corocznie, no ale nie wiem, skąd mi taki pomysł do głowy przyszedł, bo tu nie jest napisane w jakim czasie, jak często. Wydaje się, że co pewien czas to mogło być równie dobrze na przykład raz mniej więcej na tydzień albo raz na miesiąc, niekoniecznie raz na rok. Bo gdyby to było raz na rok, dlaczego ja myślę, że to było częściej? Bo wyobraźmy sobie tą sadzawkę, tak mówiłem, ona miała 50 metrów mniej więcej na 50 plus minus, bez szczegółów. A więc obwód wynosił 200 metrów. Na tych 200 metrach spokojnie mogło się zmieścić około setka ludzi. Byliby rozstawieni co 2 metry mniej więcej, no ale wiecie, na plaży często gęsto leżą częściej, no więc gęściej, więc dlaczego nie miałoby tam być tylu ludzi? No ale myślę, że co najmniej kilkudziesięciu, co kilka metrów ktoś tam leżał, czy siedział. Więc wyobraźmy sobie teraz, jeżeli uzdrowienie by następowało, poruszenie wody raz na rok, no to byłaby bardzo mała szansa na to, żeby no ten ostatni by tam wszedł po kilkudziesięciu latach, chociaż tam nie było kolejki takiej, jak na przykład tworzy się kolejka gdzieś tam przed sklepem czy w hipermarkecie, gdzie każdy grzecznie podchodzi według swojej kolejności. Tam obowiązywała zasada dżungli. No kto pierwszy, ten lepszy. No przecież każdy chciał być uzdrowiony, każdy chciał być zdrowy. A ten, który był trochę silniejszy na przykład i mógł szybciej wskoczyć do tej wody, no po prostu został uzdrowiony szybciej. Może bywali tacy, którzy przyszli, poczekali kilka tygodni i udawało im się dzięki własnym siłom, ale może też dzięki pomocy innych ludzi, o czym za chwilę zobaczymy, że właśnie tak się działo, wskakiwali, no i ta reszta, która była słabsza, czekała dalej. Więc takie prawo dżungli trochę tutaj obowiązywało i ono obnaża prawdziwy charakter, prawdziwą taką
osobowość człowieka, że człowiek w gruncie rzeczy jest strasznym egoistą, egocentrykiem. Żaden z tych ludzi przecież nie myślał, a ja ustąpię miejsca drugiemu, bo przecież on jest też chory i on też chce być zdrowy i uzdrowiony. Więc ja poczekam, a niech teraz może ktoś wejdzie inny, kto tutaj dłużej czeka na przykład. Nie było niczego takiego. Każdy wskakiwał tak jak w zawodach sportowych. Przecież na bieżni nikt nie czeka na rywali, tylko jest ostra rywalizacja i nieraz rzutem na taśmę każdy stara się wygrać i zdobyć ten medal. Tutaj medalem było zdrowie, więc jeszcze coś ważniejszego od znikomego jakiegoś tam medalika. No i wszyscy chcieli być uzdrowieni. No i tam był pewien człowiek, który chorował aż od 38 lat. Nie wiemy, czy tam tak długo leżał, być może tak. Nie wiemy też, czy nie jest tu napisane, czy chorował od dzieciństwa, od urodzenia, czy też jakiś inny był powód jego zachorowania i wygląda na to, że częściowego paraliżu, bo wygląda na to, że miał zdrowe w miarę ręce, ale chyba sparaliżowane od pasa w dół. No i gdy Jezus poznał, że on już długi czas czekał, ujrzał go i poznał, to podszedł właśnie do niego i zapytał, czy chcesz być zdrowy. No, wydaje się, że może trochę dziwne pytanie, chociaż ja uważam, że dlaczego dziwne? No, każdy chce być zdrowy i on też chciał być zdrowy. Tylko dlaczego, raczej dziwne jest to, dlaczego Jezus akurat do niego podszedł. Tam leżało 50-100 chorych, sparaliżowanych, chromych, ślepych i tak dalej. A Jezus wybrał akurat jego. Oczywiście Jezus wie wszystko. Wiedział, że on tam leży 38 lat. Przypuszczam, że najdłużej ze wszystkich. Jezus wybrał tego, który tam najdłużej leżał. Prawdopodobnie. A ten chory odpowiedział mu też w taki może trochę i dziwny sposób, że no nie odpowiedział mu wprost, tylko od razu przyszedł do rzeczy, że nie ma człowieka, który by wrzucił go do tej sadzawki wtedy, kiedy się ta woda poruszy. Nie? No i wtedy inni po prostu prześcigają go i są tam wrzuceni przez kogo? No w domyśle tutaj właśnie przez jakichś innych ludzi. Domyślam się więc, że leżało tam bardzo wielu chorych. Każdy chciał być oczywiście pierwszy, wskoczyć do tej wody. No ale szanse były nierówne, no bo jedni byli bardziej chromi i chorzy, inni mniej. No ale można było zwiększyć te szanse przez to, przez pomoc kogoś, komu zależało na tym człowieku. Na przykład pomoc kogoś z rodziny. Jeśli ktoś miał dzieci, to przypuszczam, zwłaszcza synów, to przypuszczam, że silny, młody człowiek, syn, córka raczej nie, ale zmieniali się, dyżurowali przy tym chorym i kiedy woda się poruszała, szybko wrzucali go do tej wody. Tak? Mógł to być jeden nawet, dyżurny, który po prostu szybko wciągał za nogę, za rękę, jakkolwiek do tej wody wrzucał tego chorego do tej wody. No jeśli miał taką pomoc, no to miał większe szanse na to, żeby tam wskoczyć. Natomiast ten, który był sam, tak jak właśnie ten człowiek tutaj napotkany przez Jezusa, ten nie miał takiej możliwości, no i czekał tam 38 lat na swoją kolej i stale przychodził ktoś inny i go wyprzedzał. Dlatego nie dziwię się temu, jakby tutaj między wierszami przebłyskuje takie poczucie rozgoryczenia, że nie mam człowieka, nie mam człowieka. W ogóle ten mężczyzna opierał wszystko na drugim człowieku. Zresztą tak jak i tamci też opierali wszystko na drugim człowieku. Jeżeli nie mieli żadnego człowieka, no to byli pozbawieni tych szans albo bardzo nikłe były ich szanse na uzdrowienie. Więc opierali swoją nadzieję na zdrowie, na człowieku, na pomocy drugiego człowieka. Przychodzi Jezus, przychodzi Bóg. No i zaraz zobaczymy, jak uzdrawia tego człowieka. Ale tu jeszcze warto się chwilę zastanowić, dlaczego on, ten mężczyzna, nie miał nikogo, żadnego człowieka, który by mu pomógł tam wskoczyć do tej wody, wciągnąć go i tak dalej. Dlaczego on nie miał przez być może bardzo długi czas? No, zazwyczaj największą pomoc świadczą komuś rodzina, nie? Tym najbardziej można liczyć na rodzinę, czyli na przykład na dzieci. Albo ewentualnie na dobrych przyjaciół, takich naprawdę dobrych przyjaciół. W chrześcijaństwie to mogą być bracia i siostry w Chrystusie, ze wspólnoty
czy z jakiegoś kościoła, oczywiście biblijnego, no bo niestety w naszym katolickim kościele no, wspólnota jest tylko z nazwy, tak? No, przychodzimy do kościoła, stoimy obok siebie, tam jedynie na znak pokoju ktoś kiwnie głową, czasem poda rękę, chociaż w czasach COVID-u to już jest niebezpieczne. No i na tym się kończy wspólnota, potem się wszyscy rozchodzą do domów i nikt nikogo nie zna. No inaczej jest w takich prawdziwych bożych i biblijnych wspólnotach, one są dużo mniejsze, ale tam wszyscy się znają, jest wiele przyjaźni, jest wiele oddania, pomocy, służby i tak dalej. Więc jeżeli ma się takich dobrych, wypróbowanych przyjaciół, no to można na nich liczyć, ewentualnie na rodzinę. No ale ten gościu prawdopodobnie nie miał rodziny, no bo wiecie, 38 lat, co najmniej miał tyle, mógł mieć więcej, jeśli na przykład wynikiem jego jakiegoś grzechu była ta choroba. Na przykład, nie wiem, szalał za młodu, skoczył do wody na głowę, nie sprawdził, czy jest płytko i złamał kręgosłup. Albo, nie wiem, spadł z jakiegoś konia, czy coś innego jeszcze robił, może bijatyka. I to spowodowało jego kalectwo. W każdym razie, jeśli był kaleką, to ciężko mu było znaleźć żonę. No bo która kobieta, tak po ludzku rzecz biorąc, chciałaby wyjść za kalekę i opiekować się nim całe życie? Raczej wygląda na to, że był samotny, że nie miał rodziny, a więc i dzieci też nie miał. No i być może jego rodzice już nie żyli nawet, zresztą starsi ludzie nie byliby w stanie mu w ten sposób pomóc. A co z przyjaciółmi? No, pytanie było, jeśli on był taki rozgoryczony i pełen żalu do całego świata, że nikt nie chce mu pomóc, że nie ma żadnego człowieka, nie ma żadnej bratniej duszy i on żył cały czas rozpamiętując tą swoją krzywdę, bo niewątpliwie jest to krzywda jakaś, że on tam leży 38 lat, a inni wchodzą przed nim. Nieraz przyjdą szybciej, mają przyjaciół albo rodzinę i wciągają ich do tej wody, a on po prostu ustawił się tu 38 lat w tej kolejce, już dawno powinien być uleczony, uzdrowiony. A tutaj nadal czeka, bo inni go wyprzedzają. No to nie dziwię się, że tak po ludzku rzecz biorąc, że był bardzo rozgoryczony. No ale to pogłębiało jego problem, bo kto chce przyjaźnić się z człowiekiem pełnym goryczy, który jest rozżalony na cały świat, ma do ludzi pretensje, cały czas narzeka, rozpamiętuje wszystkie swoje krzywdy i bóle. Choć niewątpliwie było to bólem i krzywdą dla niego. Wiecie, ja pamiętam lata 90., tak nawiązując do tej sytuacji, że tam nie było kolejki, tak jak w latach 90., kiedy był wielki tam kryzys i tak dalej. No i ja akurat się wtedy ożeniłem, no i mieszkaliśmy u teściowej, no ale nie było mebli, więc trzeba było jakoś zdobyć te meble. No i w Katowicach był taki hipermarket, Rozdzień się nazywał. Dzisiaj tam jest chyba jakieś inne IKEA czy coś w tym miejscu, ale wtedy był to taki wielki market meblowy. No i raz dziennie tam, jak się to mówiło, rzucali meble. No ale tych mebli tam było może, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkanaście różnych tam zestawów. Natomiast chętnych na to było kilkaset ludzi lub więcej. No ustawiały się kolejki. No i żeby zapobiec jakimś bijatykom, jakimś po prostu, no, że ktoś wchodzi do kolejki, bo przychodzi i chce wejść, no jak ktoś ma dużo siły, to się wciśnie do tej kolejki, no ale to by prowokowało jakieś kłótnie, bijatyki, nie wiadomo jeszcze co. Więc tworzono komitety kolejkowe. No i ja stałem w takim komitecie też kolejkowym. Była lista z nazwiskami, kto przychodził po kolei, dopisywano kolejne nazwisko, no i co 8 godzin trzeba było przychodzić i odświeżać swoją obecność, tak przez 3 dni. No ja przez 3 dni tam po prostu musiałem co 8 godzin przybywać i meldować swoją obecność i akcesję do tej kolejki, tak? No z każdym dniem i z każdą godziną tam przybywali kolejni chętni, no ale ta kolejka tworzyła, tam było, nie wiem, z 50-100 osób, tworzyła taki zwarty oddział, który rano o godzinie 7, kiedy otwierano sklep i przychodzili inni ludzie prosto z ulicy, no jak gdyby odpierała ataki tamtych, no bo tu mamy zorganizowaną formę kolejki, no ale niestety niczego takiego nie było w tamtym czasie i w tamtym miejscu. Tam po prostu każdy chciał być uzdrowiony, nie było komitetu kolejkowego i tak mówię, ci, którzy posiadali rodzinę,
albo wypróbowanych przyjaciół nie oglądali się na tych, którzy niestety nie mieli rodziny, nie mieli dzieci i nie mieli przyjaciół. Tak było z tym człowiekiem. I Jezus wybrał właśnie tego człowieka, do niego podszedł, do tego ostatniego, do tego najbardziej sponiewieranego, odrzuconego, może w depresji nawet ten człowiek był, no bo przez tyle lat czekać na uzdrowienie. Jezus powiedział, wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast stał się ten człowiek zdrowy. Zwróćcie też uwagę na ciekawą rzecz, że ten człowiek, jakby tu nie ma słowa o tym, żeby on jakoś Jezusowi podziękował. Nie wiem, wyściskał go, może nie aż tak emocjonalnie, no ale jakoś mu podziękował, oddał mu chwały, uczcił go jakoś. Coś, powiedział coś, no dziękuję albo pocałuj mnie. Nic nie ma na ten temat. On po prostu wziął swoje łoże i gdzieś poszedł. A ponieważ w tym dniu był szabat, więc Żydzi go zaczepili i zapytali go, no jak to, jest szabat, a ty chodzisz z łożem? To jest niezgodne z religią mojżeszową, z judaizmem. W szabat nie należy nosić łoża i Żydzi byli tak skrupulatni, ci zwłaszcza faryzeusze, kapłani, religijni Żydzi tak przestrzegali tego skrupulatnie, że dochodziło nawet do absurdalnych sytuacji, kiedy teolodzy, rabini żydowscy zastanawiali się nad tym, czy można zjeść jajko, które kura zniosła w szabat. Albo wyznaczali dystans, który można przejść w szabat. Chyba 200 kroków to było. No a ten gościu wziął swoje łoże, ciężkie dosyć, bo myślę, że z kilkanaście kilogramów mogło takie drewniane łoże ważyć. No i ewidentnie wykonywał czynność zabranioną przez religię, przez zasady religii, przez prawo religijne. No więc zapytali, kto ci kazał to nosić. Ciekawa jest jego odpowiedź. Bardzo jest ciekawa ta odpowiedź, choć dla mnie bardzo smutna i pesymistyczna. No bo on jak gdyby chciał zdjąć z siebie odpowiedzialność za noszenie tego łoża, za no, nieprzestrzeganie religijnych praw i czy religijnego rytuału, który nakazywał odpoczywać w szabat. Chciał zdjąć z siebie odpowiedzialność i przerzucił ją na Jezusa i mówi, no przecież to nie ja, to ten, który mnie uzdrowił, to on mi kazał. Wiecie, no tak jak w szkole podstawowej, ja też często jak żeśmy tam, nie wiem, jakąś szybę wytłukli piłką w szkole czy coś, to jeden zwalał na drugiego, to nie ja, to on, czy coś tam innego żeśmy nabroili, no to żeśmy zwalali jeden na drugiego, nie? To nie ja. No i właśnie tak zachował się ten człowiek w bardzo taki niedojrzały sposób. Ci faryzeusze są jeszcze gorsi, no bo ciekawa sprawa, tak? Człowiek został uzdrowiony po 38 latach ciężkiego kalectwa i oni nie pytają, jak cię uzdrowił, kto? W ogóle to uzdrowienie nie jest w centrum ich pytania, zainteresowania. Nie jest to kwestią najważniejszą. Tylko jest, że on nie przestrzega szabatu. Pal 6 tam uzdrowienie, 38 lat i on cię wyzwolił z okowów ciężkiej choroby i kalectwa, co jest w ogóle nieważne. Pal 6, ważne jest to, że ty nie przestrzegasz prawa religijnego, naszych świętych przykazań tutaj, nakazów, które nakazują, żeby w szabat nie nosić łoża, nie chodzić, nie pracować i tak dalej, tylko odpoczywać. Ten człowiek ma teraz swój szabat życiowy, to jest jego miejsce odpoczynku. Przecież kalectwo jest strasznym cierpieniem. No wyobraźcie sobie, no nie było wózków inwalidzkich, żeby mógł sobie na kółeczkach gdzieś tam podjechać, zajechać. Musiał się wszędzie przeczołgać. Już abstrahuję od tego, jak on załatwiał potrzeby fizjologiczne. Jak się odżywiał, no musiał chyba żebrać, żeby ktoś mu coś przyniósł do jedzenia, jakieś resztki. No do potrzeb fizjologicznych, nie wiem, musiał się gdzieś tam zaczołgać, krzaki czy gdzieś, no przecież to jest, są wszystkie potrzeby bytowe i to jest dla niego cierpienie, no po prostu i to jest w ogóle nieważne, że został uwolniony, że teraz nastał dzień szabatu w jego życiu, dzień wolności, dzień odpoczynku prawdziwego od swojego kalectwa, od swojej ciężkiej choroby, nieszczęścia i cierpienia strasznego. To się w ogóle nie liczy. Liczy się to, że on rytuały religijne jakieś naruszył. Święte, których naruszyć absolutnie nie wolno.
Wiecie, mnie to coś przypomina. Przypomina mi to dzisiejszy, współczesny Kościół nasz, w którym rytuały i jakieś religijne prawa są ważniejsze od tego, czemu to ma służyć. Często formy religijne przewyższają swoją ważnością, swoją wagą to, czemu to miało służyć, czemu to miało symbolizować. Tak? Jest pewna symbolika w formach religijnych. Rozumiem, one są po to, żeby coś symbolizować. Ale często właśnie te formy przerastają tą treść. No i tak właśnie się tutaj działo wśród faryzeuszy, wśród obłudników, Żydów takich religijnych, religiantów, ja bym ich nazwał, którzy strasznie pilnie strzegli tutaj, żeby nie naruszyć szabatu, tak, żeby po prostu wszystko było zgodnie z prawami religii. Natomiast w ogóle połykają tego wielbłąda, przesadzają tego komara, religia i te wszystkie rytuały, sakramenty, by tak można nazwać, uwspółcześniając to bardziej. Natomiast zapominają w ogóle o człowieku. Człowiek, który został uzdrowiony, on nie wiedział, kto to jest Jezus, a zwłaszcza, że Jezus oddalił się od tego miejsca, no bo się zebrał tam, jak tutaj napisane jest, tłumek ludzi. No ale myślicie, że ci pozostali wszyscy tam zgromadzeni przy tej sadzawce, że wiedzieli, że oni powiedzieli, ja wiem, kto to jest, albo ja wiem. Nie, oni też nie, prawdopodobnie też nie wiedzieli, no ten człowiek też nie wiedział. No dlaczego? Dlatego, że oni w ogóle się nie interesowali Jezusem. No jak mieli się interesować, skoro Jezus jeszcze nie był na tym miejscu wcześniej, przy tej sadzawce, nauczał w Palestynie w różnych miejscach, chodził po ziemi świętej zwanej dzisiaj, no ale akurat tam jeszcze nie był. Natomiast przecież, choć wtedy nie było telewizji, internetu, gazet i tak dalej, to informacje rozchodziły się. Czasami nawet dość błyskawicznie, drogami oczywiście pantoflowymi, czyli przez po prostu od ust do ust, tak przekazywano sobie różne nowe wieści, ciekawe plotki i tak dalej. No, to było dla ludzi ważne, żeby ze sobą rozmawiać. No ale ten człowiek, skoro on nikogo nie miał, to prawdopodobnie mało z kim w ogóle rozmawiał. No był typem samotnego wilka tam. Pamiętajmy też, że ci ludzie przy tej sadzawce nie byli solidarni ze sobą. Jak już powiedziałem, tam panowało raczej prawo dżungli, rywalizacji. Kto pierwszy wskoczy? Ten obok z jednej czy z drugiej strony nie był moim przyjacielem czy jakimś współtowarzyszem przynajmniej nawet tej niedoli, z którym jakaś nić solidarności wiązała mnie czy tych ludzi. Dlatego, że oni musieli zrywalizować. No, nikt nikogo wpuszczał, nie wpuszczał przed siebie, mówił, proszę, ty wejdź pierwszy, no bo wtedy oznacza to, że ty musisz dalej czekać, nie wiadomo jak długo. No i ten człowiek właśnie tak czekał 38 lat, chociaż setka ludzi, gdyby ten anioł uzdrawiał, który poruszał wodę, uzdrawiał raz w tygodniu, to setka ludzi byłaby uzdrowiona w ciągu 2 lat. Jeżeli działo się to rzadziej, no to tak jak mówię, musiałoby to trwać dużo dłużej. Może kilka lat, no ale nie 38. Czyli widzimy, że ten człowiek no, był bardzo pokrzywdzony przez los, no i innych ludzi też. No i ci ludzie nie wiedzieli, kim był Jezus, bo się tym nie interesowali najprawdopodobniej. Oni liczyli po prostu na pomoc innych ludzi. To była ich cała nadzieja, że ktoś ich wciągnie do tej wody. Ktoś bliski albo ktoś życzliwy z rodziny. Natomiast co ich tam obchodził jakiś nauczyciel, który chodził po Palestynie, mądrze nauczał, mądre rzeczy gadał. No ale to nie nasza sprawa, tam jakieś nauczanie. Ktoś tam czegoś naucza. My mamy inny problem, dużo ważniejszy. Nogi, ręce, głowa chora, oczy chore. Ślepi, chromi, kulawi. To jest problem. Zdrowie jest problemem. Przecież jak idziecie na imprezę jakąkolwiek, czy urodziny, no to na pewno słyszycie zawsze takie jak mantry powtarzane życzenia. Szczęścia i zdrowia. Bo zdrowie jest najważniejsze. No dla ludzi na tym świecie najważniejsze jest zdrowie. Mówiłem o tym w ostatnim odcinku. Zdrowie, które wystarcza na 80-90 lat życia. Najwyżej, jeśli ktoś je utrzymuje tak długo. Natomiast życie wieczne jest wieczne, tak jak sama nazwa wskazuje.
Tutaj idźmy dalej tą historię, bo Jezus się gdzieś oddalił, no i ten człowiek też gdzieś poszedł. Okazało się, że poszedł do świątyni. I tam znowu się spotkali w tej świątyni. Jezus wtedy powiedział mu: oto stałeś się zdrowy, więcej nie grzesz, aby nie stało ci się coś gorszego. Najpierw zastanówmy się, po co ten człowiek poszedł do świątyni. Ciekawa sprawa. No, wygląda na to, że był bardzo religijny. Że poszedł, skierował swoje pierwsze kroki do świątyni. No, trzeba być w świątyni, no, trzeba tam chodzić, składają tam ludzie ofiary, tam się modlą, tam był Bóg obecny w tamtym czasie. No i ludzie do dzisiaj tak wierzą, że Bóg jest w kościele przede wszystkim, że tam jest miejsce modlitwy. No, trzeba chodzić do kościoła, trzeba chodzić do świątyni. No i ten człowiek się tam skierował, bo był religijny. Jak z tego wszystkiego tutaj wynika? Był bardzo religijny. Zależało mu na przestrzeganiu żydowskich praw, obyczajów, mojżeszowego prawa i tak dalej. No i było mu głupio z tego powodu, że został przyłapany na nieprzestrzeganiu szabatu i noszeniu tam swojego łoża w szabat. Więc chciał jak gdyby może naprawić to wszystko, pójść do świątyni, tam Bogu podziękować, pomodlić się, podziękować za uzdrowienie. Patrzcie, jakie to jest przewrotne. Miał przed chwilą Boga przed sobą. Ten Bóg go uzdrowił własnymi rękami. Słowem Bożym go uzdrowił. Miał go na wyciągnięcie ręki. I nie oddał mu pokłony, nie oddał mu chwały. Nie podziękował mu nawet, tylko poszedł do świątyni. No bo tak trzeba. Trzeba chodzić do świątyni. Tam jest przecież Bóg. No i rzeczywiście, o dziwo, spotkał tam po raz drugi już Jezusa, spotkał Boga w świątyni. No i to spotkanie jest jeszcze ciekawsze chyba, ponieważ Jezus mu mówi taką rzecz. Wygląda na to, że jak gdyby ta choroba, to nieszczęście, które go spotkało, to kalectwo, jest wynikiem jego grzechu. Choć wielu teologów mówi, że Bóg przecież nie karze nas, nie jest Bogiem karzącym, jest Bogiem miłosiernym i to nie jest tak, że karą za grzech jest jakieś, są jakieś choróbska i nieszczęścia i takie rzeczy. No ale tu jednak wygląda z tego, co Jezus powiedział, że jednak tak. Jak gdyby tutaj przebija w tym, że więcej już nie grzesz, żeby nie stało ci się coś gorszego. Po pierwsze, można by się było zastanowić nad tym, co to właściwie jest coś gorszego? No bo cóż może być gorszego od 38 lat kalectwa, leżenia na jakimś łożu parszywym? No co może być gorszego? No, teolog znający Słowo Boże powie, no jak to, co może być gorszego? No gorsze może być wieczne cierpienie, czyli piekło. Czyżby Jezus straszył gościa piekłem? No, tak mu powiedział, no, żeby cię nie spotkało coś gorszego. No jego już spotkało coś najgorszego w życiu, prawie całe swoje dotychczasowe życie, a może całe. Przeleżał na łożu madejowym, na łożu boleści, cierpienia i kalectwa, a tu Jezus mu mówi, że może cię spotkać coś gorszego. No i pytanie, jak to nie grzesz więcej? O co tutaj chodzi? No przecież jak to nie grzesz więcej? Przepraszam bardzo, ale gdybym ja był tym kaleką, który tam leżał, wstał, to bym powiedział na jego miejscu, będąc tak religijnym, jak on był. Chwila, moment. Przestrzegam prawa mojżeszowego. Ty mi kazałeś nosić łoże, ja nie. To nie jest mój pomysł. A poza tym, leżąc tu, na tym łożu, to chyba dobrze wiesz, że ja nikogo nie zgwałciłem, nikogo nie okradłem i nikogo nie zabiłem. No nawet nie byłbym w stanie tego zrobić, leżąc na tym łożu sparaliżowany. Więc ten człowiek z pewnością uważał się za człowieka takiego prawomyślnego, tak? No, przecież nikogo nie zabił, nie zgwałcił, nie okradł. A więc gdzie jakiś grzech w jego życiu? Co było tym grzechem w jego życiu? Nie grzesz już więcej, aby nie spotkało cię co gorszego. Zastanawiające, prawda? Można by powiedzieć, że ten człowiek od 38 lat już nie grzeszył, a jednak Jezus mu mówi, nie grzesz więcej. No, dla mnie to jest ewidentne. Może nie każdy to w pierwszej chwili dostrzeże, zwłaszcza jeżeli czyta Słowo Boże bez Ducha Świętego. No ale tu od razu widać, że jego największym grzechem był jego stosunek do Jezusa. Stosunek do Boga. Właśnie do Jezusa, do Boga. Jego religijny stosunek do Boga. On tego Boga gdzieś tam w świątyni szukał, podczas gdy miał go przed sobą. I zamiast mu wyrazić wdzięczność,
No ja nie wiem, co ja bym skakał wokół Jezusa, wziąłbym go na ręce, podrzucił, rzucił z radości do tej wody. No po prostu uwielbiał go. Był 38 lat i wyzwolony z takiej choroby, z takiego kalectwa. No każdy normalny człowiek by mu podziękował z całego serca, z całych sił, padł na kolana i dziękował mu za taki cud, za taką dobroć, za takie miłosierdzie. No a ten człowiek nic, kamienna twarz. Odszedł spokojnie do świątyni. Więc to jest jego grzech. To nie jest największy grzech, że ty nikogo nie zabiłeś, nie zgwałciłeś i nie okradłeś. Jeżeli rzeczywiście tak żyjesz, że nikogo nie zabiłeś, nie okradłeś i nie zgwałciłeś, to wcale nie znaczy, że nie masz grzechu. No i Jezus ostrzega go. Uważaj, nawróć się. Porzuć taki styl myślenia, taki styl życia. Religijny. Nawróć się do Jezusa żywego. Nawiąż ze mną kontakt. Bądź mi wdzięczny. Ufaj mi. A nie religii, świątyni i tym rytuałom, które tam obowiązywały. No prawo mojżeszowe. Wszystkie zasady dotyczące tam wszystkich religijnych różnych zasad czy innych obyczajów. W tym i przestrzegania szabatu. No i dalej się robi jeszcze smutniej. No mnie się nóż otwiera już w kieszeni, kiedy czytam, że ten człowiek odszedł i doniósł uprzejmie donoszę Żydom, którzy przecież wiedział o tym, że oni no, nienawidzą nieprzestrzegania szabatu, że go są gotowi, no nie wiem, udusić człowieka za to, że on nie przestrzega szabatu. No i on leci do tych Żydów z donosem, o tam jest, to jest Jezus, ten mnie uzdrowił i on mi kazał nosić noże łoże w szabat, więc do niego z pretensjami. Ja niewinny. Doniósł po prostu na Jezusa. Wiecie co, no po prostu to jest postawa, no mówię, nóż mi się w kieszeni otwiera. Ktoś ci wyświadcza taką łaskę, takie miłosierdzie, tyle ci daje. Po prostu niesamowicie dostajesz niesamowicie dużo. Uzdrowienie z choroby całe życie. I on jeszcze na tego człowieka donosi. Siebie wybiela. On nie był gotowy ponieść nawet małego kosztu wdzięczności dla Jezusa, bo mógłby wziąć to na siebie, wziąć na klatę, tak? A nie zwalać cały czas winę na Jezusa i wskazywać palcem, to nie ja, to on, to nie ja, to on. Dlaczego nie wziął tego kosztu? No byłby trochę prześladowany przez tych Żydów. Mieliby do niego pretensje, nie wiem, może nawet w ekstremalnym przypadku wykluczyliby go z synagogi. Powiedzieliby, ty nie jesteś Żydem, skoro nie przestrzegasz szabatu i naszych świętych rytuałów. Może byłyby jakieś konsekwencje, na pewno by się im naraził, na pewno. Ale on nie chciał się narazić Żydom, kapłanom, religii. Chciał się podobać ludziom. No i w ten sposób człowiek, który chce się podobać ludziom, nie podoba się Bogu. Jeżeli będziesz się podobał ludziom, nie będziesz się podobał Bogu. A jeżeli będziesz się podobał Bogu, najprawdopodobniej nie będziesz się podobał ludziom. Taka reguła jest. A Jezus? Co robi Jezus? No i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, no i dążyli, żeby go zabić, no bo uczynił to w szabat. Tak? No więc już mieli na niego haka. Dzięki pomocy uprzejmej i donosowi tego człowieka, który pomógł im jakby złapać Jezusa na gorącym uczynku, tak? Zero wdzięczności, no co za człowiek, nie? Zero wdzięczności. Ale czy ludzie się tak nie zachowują w codziennym życiu? Przecież wszyscy jesteśmy zdrowi. No, może nie wszyscy, ale tak chyba większość ludzi zdecydowana, myślę. No, nie licząc jakichś drobnych dolegliwości, że kogoś tam zastrzyka albo gdzieś tam zaboli. No ale nikt przecież, prawie nikt nie jeździ na wózku. Z tych przynajmniej, którzy słuchają, mam nadzieję, że nie jeździcie na jakichś wózkach inwalidzkich, czy jacyś pogięci, połamani, nie wiadomo co, ślepi, chromi. No i co, i jesteśmy zdrowi. Kto dziękuje Bogu? Kto Bogu dziękuje w codziennej modlitwie? Za to, że mam dwie nogi zdrowe, że mam dwie ręce zdrowe, za to, że mam głowę zdrową, oczy, uszy słyszą, że chodzę, że mogę normalnie funkcjonować, normalnie żyć. A już nie mówiąc o innych rzeczach. Kto dziękuje za swój zdobytek, za swój dom, samochód, żonę, męża.
No, nie znam zbyt wielu ludzi, którzy by tak uważali, że za zdrowie trzeba dziękować, albo za takie rzeczy, że trzeba dziękować. No, większość ludzi uważa to po prostu za normalne. Ja to mam i tyle. No. Nie zastanawia się, kto jest dawcą tego wszystkiego, że to masz wszystko od Boga. Nie zasłużyłeś na to. Przecież nie stworzyłeś sam siebie. Dobra, jeżeli potrafisz to zrobić, to zrób. Weź jakieś probówki, nie wiem co. Stwórz człowieka w tej probówce, samego siebie. No nie jesteś w stanie stworzyć nawet jednej komórki, włosa odtworzyć. Albo dodać jednego dnia do swojego życia. Więc wszystko zawdzięczamy Bogu. No ale kto jest wdzięczny? Raczej mamy taką postawę roszczeniową bardziej i taką pretensjonalną jakby, jak ten człowiek. Tutaj warto jeszcze jedną rzecz zauważyć, że Jezus ma taką jakąś postawę jakby konfrontacyjną nieco. Bo przecież mógł poczekać jeden dzień dłużej, przyjść po szabacie i uzdrowić tego człowieka po prostu po szabacie, nie naruszając tych wszystkich religijnych praw i przepisów. A jednak nie. Jednak on to zrobił w szabat. Przecież ten człowiek mógł poczekać jeden dzień, skoro już 38 lat czekał. Ale Jezus przyszedł jakby specjalnie w szabat i uzdrowił go specjalnie w szabat. Z jednej strony jest jak gdyby miłosierdzie i miłość, a z drugiej strony jakby taka konfrontacja. No, niektórzy ludzie, są dwa obrazy takie jakby Jezusa czy Boga. Jedni właśnie widzą Jezusa jako takiego rodzaj takiego hipisa z długowosego, który z gitarą przemierza świat, z pieśnią na ustach, peace and love, nie, spokój i miłość i nie skrzywdziłby żadnej osoby, a już tym bardziej ani muchy, ani tym bardziej żadnej osoby ludzkiej, więc to jest jeden taki obraz słodkiego Jezusa, a drugi obraz to jest taki obraz, jak przejawiają niektórzy ludzie na przykład na Facebookach czy gdzieś indziej, że bez przerwy kogoś krytykują, atakują, wytykają różne błędy i internet jest pełen takich różnych memów kościelnych, niekościelnych, w których krytykuje się Kościół, sami pedofile, chciwcy w złotych szatach chodzą, obłudnicy, Babilon pełen grzechu i bałwochwalstwo, tak? To jest jedna taka jakby grupa ludzi, którzy cały czas atakują, konfrontują, ale przecież Jezus taki nie był. No owszem, z jednej strony widzimy tutaj ostrą jego rozmowę i to jeszcze w następnym odcinku będzie, bo to dopiero się zaczęło, ale za chwilę zobaczymy jego ostrą reakcję, starcie, zwarcie z faryzeuszami i z tymi kapłanami, którzy go tam zaatakowali, no ale z drugiej strony widzimy jego dobre uczynki. Ileż on ludziom pomógł, ileż ludzi uzdrowił. Tu widzimy jego miłosierdzie. Uzdrowił człowieka od 38 lat chorego. A więc Jezus zachowywał się inaczej niż ci na tych Facebookach. Owszem, on miał starcie z faryzeuszami, ale to starcie było wynikiem tego, że Jezus najpierw robił coś dobrego. Wyświadczał komuś dobro, miłosierdzie, łaskę, miłość. Okazywał. I nie atakował ludzi. Przecież nie poszedł do świątyni, żeby tam spotkać tych faryzeuszy i kapłanów i tam im nawrzucać, tak? Wy tacy owacy, faryzeusze, obłudnicy, hipokryci religijni, tu pieniądze wam tylko w głowie, chciwość, nieczyści jesteście. Nie. Jezus poszedł do tych najbiedniejszych, do tego najbiedniejszego tam przy tej sadzawce, tego, który tam najwięcej był styrany i biedny, bo tyle lat już leżał, nie mógł się doczekać na uzdrowienie. On do takich ludzi idzie, do odrzuconych, do takich ludzi, którzy są zmarginalizowani, odrzuceni przez całe społeczeństwo i chorzy, i chromi, i ślepi, i tak dalej. Ich uzdrawia, im pomaga, okazuje im miłosierdzie. A potem faryzeusze sami do niego przychodzą. To oni atakują, faryzeusze przecież zaatakowali Jezusa. Mieli do niego pretensje, że on to zrobił w szabat, i atak frontalny, prawda, dlaczego to robisz i tak dalej, tak? A Jezus się broni. Broni się Słowem Bożym. No i chyba tak mamy żyć. Z jednej strony mamy być pełni miłosierdzia i swoimi dobrymi uczynkami pokazywać swoją pobożność, a nie memami internetowymi, gdzie atakujemy, a dobra, okej, ale pokaż mi najpierw, co dobrego zrobiłeś. Potem możesz zaatakować, albo może raczej czekać, aż inni cię zaatakują. Najpierw zrób coś dobrego. Pokaż ludziom miłosierdzie. Okaż im łaskę. Przebacz grzechy. Nakarm biednego. Napój spragnionego.
pociesz smutnego, zrób jakieś dobre rzeczy, a potem czekaj, bo oni cię sami zaatakują, kiedy zrobisz coś dobrego. Na przykład, nawet jeżeli będziesz głosił Bożą Ewangelię, tą prawdziwą Ewangelię, bo Bożą Ewangelią nie jest, że ktoś tam coś zrobił złego i trzeba go teraz zaatakować, bo jest obłudnikiem, faryzeuszem, bałwochwalcą, coś tam jeszcze innego, robi chciwcem. Tylko najpierw pokaż miłość, a potem zobaczysz, że jak pokażesz Bożą miłość, Bożą prawdę i Bożą Ewangelię, to oni sami przyjdą i cię będą atakować i rzucać kamieniami. No i wtedy możesz reagować tak, jak Jezus reagował. Też prawdą i też Słowem Bożym. Co nieraz szło w pięty tym obłudnikom religijnym, faryzeuszom, religiantom wszelakiej maści. No i tym chyba pozytywnym akcentem zakończyłbym na dzisiaj i zapraszam na następny odcinek, po prostu dalsza część tego fragmentu. Tam właśnie będzie ta ostra jazda między jatka między Jezusem a faryzeuszami i tymi kapłanami. Ale szczególnie dedykowałbym ten kolejny fragment świadkom Jehowy, ponieważ Jezus ujawni tam swoją prawdziwą naturę. Prawdziwą naturę, która jest naturą Boga Wszechmogącego. No ale o tym za parę dni. Szczęść Boże! Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa?